Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez stale rozwijającą się technologię, systematycznie poszerza swą ofertę dla czytelników. Świętochłowiczanie mogą m.in. korzystać z serwisu Wolne Lektury i tradycyjne książki zastępować tymi elektronicznymi. Od niedawna czytelnicy Świętochłowickiej Biblioteki mają również dostęp do pierwszego polskiego serwisu książek elektronicznych dla bibliotek e-book Libra, który oferuje ponad 2000 elektronicznych publikacji. Biblioteka się przeobraża, wszystkie biblioteki w kraju przeobrażają się, coraz częściej korzystają z nowych narzędzi, z nowych technologii informatycznych. My również próbujemy nadążać za tymi trendami. I teraz już wprowadziliśmy e-book Libre. Jest to pierwszy polski serwis książek elektronicznych, z których można korzystać za pomocą internetu. Wystarczy hasło dostępu. Oczywiście trzeba być czytelnikiem naszej biblioteki i można korzystać z ponad 2500 bardzo ciekawych pozycji z literatury popularnej, naukowej, popularno-naukowych. Naprawdę oferta jest godna polecenia. Serwis e-book Libra to zbiór elektronicznych publikacji beletrystycznych, specjalistycznych, naukowych i popularno-naukowych. Wszystkie je można czytać na ekranach komputerów, ale także tabletów i smartfonów. By móc korzystać z serwisu, trzeba wpierw odwiedzić jedną z filii Świętochłowickiej Biblioteki i pobrać kod dostępu. Każdy z czytelników, który jest zarejestrowanym naszym czytelnikiem, otrzymuje kod dostępu z dokładną instrukcją, w jaki sposób może po prostu poprzez kod zarejestrować się. Ten kod jest jednorazowy i już na cały czas użytkowania dany czytelnik może korzystać z dostępu do tej bazy 2500 książek, która będzie systematycznie rosnąć, gdyż prowadzi tą bazę Instytut Książki i ona się stopniowo coraz bardziej rozwija. Użytkownicy e-book Libry mogą tworzyć swoje własne wirtualne biblioteki. Warto również dodać, że czytelnicy mają możliwość zaznaczania interesujących fragmentów książek, wprowadzania notatek, a także korzystania z encyklopedii i słownika PWN.